Cześć, witajcie. Zbliża się nowy tydzień, więc pora przyjrzeć się temu, co w trawie piszczy. Przyjrzymy sobie listę najbliższych premier. Premier na ten tydzień to jest 6 do 12 maja. Zobaczymy, coś ciekawego w końcu wychodzi. Pierwszym tytułem, który wychodzi już 7 maja, jest Heading Out. Ciężko mi powiedzieć. Kurczę, gra drogi? Film drogi? Producentem jest Serious Sim. Wydawca to Saber Interactive. Wygląda troszeczkę jak visual novel, ale tak naprawdę właśnie grafika, która tutaj jest naprawdę wyjątkowa, powiedziałbym komiksowa. Tak, w tonie takich starych komiksów utrzymana. Zwróciła moją uwagę. Z intra wychodzi na to, że będziemy jakieś tam mniejsze czy większe misje chyba wykonywać za kasę. Pewnie raczej będzie się to wiązać tylko po prostu z dojechaniem z jednego miejsca na drugie. Ominięciem, nie wiem, blokad drogowych, ucieknięciem policji, czy jakimś innym mendom, które będą kazały nas, będą próbowały nas w jakiś sposób powstrzymać. No ja z pewnością tutaj będę miał tą gierkę na oku. Nawet niekoniecznie dlatego, że jakoś mi się to strasznie podoba. Nie jestem jakimś wielkim fanem wyścigów, ale w momencie, kiedy jest to zrobione na podstawie takiej opowieści, coś jak Sin City albo jak się nazywał ten film Tarantino, Death Proof? Jakoś tak, nie? Naprawdę sam styl to dla mnie jest mistrzowska krecha, nie? So here you are, a wanted fugitive. Heading out, coming May 7th. Wishlist on Steam. Dla mnie petara. Drugi tytuł. Sweet Survival Candyland. Producentem jest Gekon. Wychodzi 7 maja. Jest to survival horror, przygodówka, horror. No jak zwał, tak zwał. Weźmy, lećmy z tym tematem. Dear Ronnie, something terrible happened at the candy factory that I once created. I ask you to destroy everything. Zanurz się w mrocznych zagadkach opuszczonej fabryki czekolady, gdzie czają się cienie i echa szeptów rozmierzywają w pustych korytarzach. Przemierzaj upiorne poziomy pełne złowieszczych przepowiedni. Rozszyfruj makabryczne zagadki, unikaj chwytu złowrogich istot, które są głodne na twoją duszę. Tematyka bardzo mi przypomina Freddy'ego Fazbear'a. Taki Freddy Fazbear połączony z Willy Wonką? No chyba tak, nie? Gramy z pierwszej osoby, to jest oczywiście chyba demko na potrzeby gry zrobione, ale na screenach widziałem, że gra jest z perspektywy pierwszej osoby. Więc będzie to horror, strzelanka, FPS, survival. No nie wiem, zobaczymy. Wygląda dość ciekawie, trzeba przyznać. Kolejny tytuł wychodzi 8 maja. Jest to platformowa łamigłówka, side-scroller. W okazji jest to kolejny tytuł, który przykuł moją uwagę do siebie właśnie grafiką, która z jednej strony wygląda bardzo realistycznie, mówię tutaj o wnętrzach, o maszynerii, jest wręcz industrialna. Z drugiej strony, no, postacie, którymi przyjdzie nam kierować, wyglądają jak mniej lub bardziej udane kopie Fall Guysów, więc gryzie się to trochę.
A mimo wszystko wygląda to całkiem sympatycznie, trzeba przyznać. No i cóż tu mamy o niej na Steamie? Staruszek budzi się i odkrywa, że znajduje się na luksusowym statku wycieczkowym. Próbując uciec z tonącego statku, spotyka pasażerów, do których z różnych powodów odczuwa sentyment. No jak już tu widzimy na materiale reklamowym, na demku, nie będziemy poruszać się tylko jedną postacią. Z całą pewnością będzie ich więcej. Nie wiem, czy będzie się to wiązało z jakimiś ich różnymi umiejętnościami. Możliwe, że tak, bo jak widzieliśmy, ta pierwsza postać miała hełm płetwonurka, więc może będzie w stanie przebywać pod wodą, nie wiem. Wydaje mi się, że poza poziomami platformowymi, które będą tu występować, które tu są oczywiste, będziemy też musieli jakieś tam drobne, mniej lub bardziej zaawansowane misje wykonać dla współpasażerów. Czy musimy uratować statek? No nie wiem, jak patrzę na tą maszynerię, po której się poruszamy. Mam wrażenie, że na ratunek już za późno. Czy musimy się z niego wydostać? Zapewne tak. A być może wystarczy, że po prostu spełnimy zachcianki naszych współpasażerów i to nam w zupełności wystarczy, żeby odejść spokojnie. Kto wie. Kolejny tytuł, kolejny horror. The Bleach Chorus 2. Ten akurat wychodzi 9 maja. Mam wrażenie, że jest mocno wzorowany na japońskich horrorach, azjatyckich horrorach, tych klasy B, klasy C. To nie twierdzę, oczywiście jest złe. Osobiście bardzo je lubię i dość sporo z nich oglądałem. Więc i może sama gierka będzie w miarę przyzwoita. Próbuj przetrwać tę pierwszoosobową, survivalową przygodę grozy. Wciel się w cztery wyjątkowe postacie, by uciekać i stawiać czoła przerażającym duchom. Rozwiąż niezwykłe łamigłówki i odkryj złowieszczy spisek. I od razu na pierwszy rzut oka widać, że jest tutaj bardzo dużo zapożyczeń właśnie z tych tańszych horrorów azjatyckich. Baleriny, długie włosy, czarno-białe postacie, to wszystko mi przypomina to, co widziałem na ekranie telewizora oglądając je, więc... Czy będzie to dobre? No mam nadzieję, że tak. Również 9 maja coś, co można by nazwać Dragon Crawlerem, horrorem, ciężko powiedzieć, Cryptmaster. Gra z bardzo ciekawymi mechanikami, gdzie wpisujemy komendy. Być może też będziemy mogli używać naszego mikrofonu, bo to wynika z opisu. Już chciałbym pominąć, ale no muszę wspomnieć kolejny raz, grafika zdecydowanie wyróżnia tą grę na tle innych, więc uważam, że jak najbardziej na plus. A co z opisu? Powiedz cokolwiek w tej dziwacznej przygodzie w lochu, gdzie słowa kontrolują wszystko. Wypełnij luki tekstem lub głosem, aby odkryć utracone zdolności. Wyruszyć na dziwne misje i rozwiązać zapadające w umysł zagadki. Czy potrafisz podbić kryptę i odkryć tajemnicę ukrytą w sercu Cryptmaster? Zapowiada się bardzo ciekawie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało gameplayowo, ale jeżeli chodzi o efekty wizualne, o mechanikę gry,
uważam, że jest naprawdę super. Kolejny i ostatni zarazem tytuł na mojej liście też wychodzi 9 maja. Jest to survival horror, dość nietypowe. Jest rok 1990 od tajemniczego zniknięcia Edwarda Crowa i jego nagłego zamknięcia jego wesołego miasteczka Crow Country minęły 2 lata. Przybycie May Forest przerywa jednak złowrogą ciszę. Jeśli szukasz odpowiedzi, przyjdzie ci wyruszyć w głąb Crow Country. Nie wiem, gierka troszeczkę jakby z Lego zrobiona, co mnie irytuje. Naprawdę nie lubię tytułów Lego, ale rozumiem, że taki był tutaj, takie założenie twórcy było. Czy to mi się podoba? No kurczę, nie wiem, wiecie co, no graficznie przypomina to nic. No jest masa pikseli. Ciekawe jak z samym gameplayem będzie sprawa się miała, ponieważ może gra historią stoi. No ciężko powiedzieć. No ja raczej to wrzucam to już to trochę na siłę, ponieważ no mi się pojawiło w tytułach, które wychodzą w nadchodzącym tygodniu. Ale raczej entuzjastą nie będę, nie jestem i nie zostanę. No, tak naprawdę słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o tytuły na nadchodzący tydzień. Na tydzień od 6 do 12 maja. Teoretycznie kilka ciekawych tytułów mamy. Każdy z nich dość mocno stoi grafiką, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Styl tej grafiki trafia jakoś w moje gusta i powiem wam, że jest całkiem intrygujący. Tak, to chyba właściwe słowo. No nic, będziemy kończyć. Ja będę kończyć, a wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.